w czasach rycerzy. Dzisiaj oczywiście miasto te rozrośnięte jest w każdym z kierunków, bo dzisiaj miasto jest dużo większe niż kiedyś. Ale tak czy siak, Toruń należał do jednych z największych i najpotężniejszych miast w tej części Europy. Ale nie nakazali go zbudować Polacy, tylko założyć nakazali Krzyżacy. Kto wie, kim Krzyżacy byli? I widzisz, panie, mnie tak na przykład też w szkole uczono, ale jest to bujda i nieprawda. Uczymy się tego tak dlatego, żeby przyspieszyć proces kształcenia. Ale prawda jest taka, że w czasach średniowiecza czegoś takiego jak narodowość nie było tak, jak my dzisiaj na to patrzymy. Gdybyście wy przyjechali do Torunia w XIV wieku, nikt z was by nie powiedział, że jest Polakiem. Każdy by powiedział.